dobry Państwu, Piotr Zychowicz, Historia Realna i oczywiście kolejna dyskusja. Naszym gościem, moim i Państwa, dzisiaj jest ulubieniec publiczności Jacek Bartosiak, szef Strategy and Future. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Cześć Jacku, dziękuję Ci za przyjęcie tradycyjnie zaproszenia do naszego programu, ale już pewnie do znudzenia cały czas Cię zapraszam, ale bardzo cenię te nasze rozmowy i widzowie, jak widać po wyświetleniach również. Zanim porozmawiamy, a będziemy dzisiaj rozmawiać o Twoim najnowszym projekcie Armia Nowego Wzoru, 20 wojna, to chciałbym zwrócić się z apelem do Państwa. Wspierajcie nas Państwo, jeżeli podobają się Państwu, uważacie, że te nasze rozmowy są inspirujące, to subskrybujcie kanał, bo to jest bardzo ważne, komentujcie filmy, lajkujcie nasze filmy, no i oczywiście wspierajcie nas na Patronite, bo wsparcie jest nam również potrzebne finansowe, żeby się rozwijać i działać dalej, każda złotówka się liczy. A dzisiejsze rozmowy z Jackiem Bartosiakiem chciałbym zacząć od gratulacji. Słuchaj, no to jest coś po prostu tak nieprawdopodobnego, zawrotny sukces. Ja Państwu zdradzę, że na portalu Zrzutka, tak? Jacek Bartosiak ogłosił na ten projekt badawczy, o którym będziemy rozmawiali, czyli 20 wojna w kierunku Armii Nowego Wzoru, no właśnie prośbę o wsparcie od widzów i od odbiorców tych treści. Ja sprawdzałem dzisiaj rano przed naszą rozmową, przeczytam z kartki, bo jest to aż trudne do uwierzenia, 204 875 zł, no zawrotny sukces, więc domyślam się, że ten projekt będzie bardzo, bardzo fajny. Gratulacje i domyślam się, że jesteś zachwycony tym wynikiem. Tak, tak, bardzo, bardzo, no i zobowiązany, bo raz, że prowadzimy już ten projekt od, zaraz będzie rok, bo od wakacji zeszłego roku i uruchomiliśmy zrzutkę półtora miesiąca temu, tak, jakoś tak, bo nie chcieliśmy zaczynać w momencie, gdy tam zaczynamy, tak, jak Janusze biznesu, przepraszam, że tak powiem, tylko żeby ludzie widzieli, że pracujemy, jesteśmy znani z tego, że koncentrujemy się na pracy, a nie gadaniu pustym i cała część strategiczna już za nami jest. Wiem już, po co jest Armia Nowego Wzoru, do czego ma służyć. Wydaje mi się, że ostatnie 30 lat historii III RP udowodniło, że chyba nie wiemy, do czego służy wojsko i właściwie po co je fundować. I do przeżerania pieniędzy, jak na razie. Więc właśnie chcemy skończyć z tym i opisać, okay, jak powinno wyglądać wojsko, które jest realnym instrumentem polityki państwa w nadchodzących bardzo trudnych czasach, gdy ono będzie potrzebne. I do tego się sprowadza nasz projekt. Bardzo szczegółowo opisany tam i w innych miejscach. Mówię o tym też dużo. Tylko, że to nie chodzi, żebyśmy się dobrze zrozumieli o to, jaki sprzęt kupować. To jest na samym końcu procesu. Najważniejsze, żeby sobie określić, wobec czego ma być przeciwnikiem nasze wojsko, wobec jakich zachowań, jakiego przeciwnika, co jest punktem ciężkości tego przeciwnika, jak on realizuje swoją politykę, jak wygląda pole walki współczesne, jak się w związku z tym uszukowuje wojsko, jakie ma zadania wykonywać w czasie wojny i pokoju, jak ma być instrumentem polityki równoważenia państwa, gry o równowagę w czasie pokoju, a zatem jakie ma mieć zdolności i tak dalej. Ze zdolności wynikają koncepcje operacyjne, sposób ćwiczenia, uszykowanie, struktura, etaty i tak dalej. Dopiero gdzieś na samym końcu jest rzecz najmniej istotna, która wydaje się dla amatorów, dla takich podniecaczy technikaliami najistotniejsza. Czyli czy ten zasobnik numer A585 albo samolot taki albo siaki. Nie, to już jest tylko wypełnienie tego, co my potrzebujemy. Oczywiście w naszej drogiej kochanej ojczyźnie jest wszystko odwrotnie. Jest głównie typowa półperyferyjna podnieta techniką wojskową. Co kupujemy? Bo z tymi są środowiska lobbystyczne, pieniądze, wygląd. Politycy poza tym uprawiają ten sport, bo oni jak gdyby wykonali swoją robotę, jak zamówili sprzęt i mogli na Twitterze zatwitterować to, tak? Dodajmy Jacku, że jest naciski sojusznika, no i tak jak powiedziałeś, polityk najpiękniej wygląda na tle F-35, jak się sfotografuje, łopoczą flagi, potężna maszyna wojskowa,
ale czy to jest potrzebne, to jest zupełnie inny temat, ale jeżeli pozwolisz, to podczas tej rozmowy zapytam cię o rzeczy ważne z twojego punktu widzenia, czyli właśnie jak trzeba zmienić mentalność i podejście armii, ale również o te mniej ważne, czyli też o sprzęt jednak zapytam, przynajmniej ogólnie. Natomiast chciałbym rozpocząć od pierwsze pytanie. Będzie, wiesz, jednocześnie odpowiedzią chyba na to, przeciwko jakiemu przeciwnikowi się szykujemy, czyli wytłumacz proszę naszym widzom, dlaczego akurat 20 wojna. Dlatego, że mieliśmy 19 wojen, według naszych obliczeń, oczywiście jest to dyskusyjne, dlatego że wojny można w różny sposób definiować, ale toczymy właściwie 20 wojnę z Rosją w historii. Czyli Rosja. Tak. Jako tak. I ta wojna już trwa, bo wojna dotyczy tego, to widać właśnie na przykładzie konfliktu, który teraz, o którym rozmawialiśmy w poprzednim odcinku między Hamasem a Izraelem, o to, kto ma sprawczość, kto może ustanawiać reguły gry politycznej na danym obszarze, uzyskiwać koncesje. I Rosjanie już prowadzą tę wojnę. Oczywiście to jest wojna wobec nas też. Ubezwładniając państwa Europy Środkowo-Wschodniej w sprawczości w grze o równowagę w Europie, to widać na przykładzie Ukrainy, Białorusi, na przykładzie manewrów wojskowych, na przykładzie tego, że z nami nie rozmawiają, Nord Streamu i tak dalej. I Rosjanie realizują to w dużej mierze dzięki siłom zbrojnym Federacji Rosyjskiej po reformie Serdiukowa i Szojgu. I my nie mamy na to żadnej odpowiedzi, bo my wierzyliśmy, że NATO za nas załatwi ten problem, bo adoptowaliśmy się do NATO, prawda? Dokonaliśmy adopcji strategicznej i że mądrzejsi, starsi, ładniejsi za nas pomyślą. Nie pomyślą z różnych powodów. Przepraszam, ale wymieniłeś kraje były republiki sowieckie, Białoruś i Ukrainę. Mieliśmy konflikt w Gruzji w 2008 roku, też była Republika Sowiecka. Nie ma twoim zdaniem różnicy w rosyjskiej percepcji między tym, co kiedyś należało do Czerwonego Imperium, a państwami, które są w NATO i w Unii Europejskiej? Jest oczywiście percepcja, no, możemy porozmawiać, dlaczego tak jest, ale Rosjanie nie chcą okupować. Rosjanie chcą nie dopuścić do tego, żeby obcy rdzeń geopolityczny, czytaj Amerykanie, decydowali o tym, na jakich zasadach pracuje przestrzeń państwa ukraińskiego, czyli na jakich zasadach dokonują się przepływy strategiczne, czyli jak jest prywatyzacja dokonywana, jak Donbas pracuje na potrzeby państwa ukraińskiego, a może amerykańskiego kapitału, a zatem Amerykanie, jakie mają wpływy i decydują o polityce rządu w Kijowie, tak samo było w Gruzji, tak samo mogłoby być na Białorusi. I Rosjanie uważają, że jak nie oni, to Amerykanie. Tak? I dlatego przy pomocy sił wojskowych, doskonale skalibrowanych, destabilizują te państwa, pokazują swoją sprawczość i osłabiając wysiłek modernizacyjny i jak będzie trzeba, to też coś tam pokonają, jak w wojnie w Donbasie w 2014 roku. To jest wojna nowej generacji. To nie są tysiące czołgów, które okupują, najeżdżają, NKWD przychodzi i tak dalej. Wojny mają charakter znowu gabinetowy, to wynika z ewolucji pola walki. Jest intimidation, czyli no, wymuszanie polityczne poprzez demonstracje wojskowe i niestety Rosja wygrywa to kolejno. Tak, ale chociaż słuchaj, niedawno, bo kilka tygodni temu, kilkanaście dni temu, mieliśmy próbę takiego zagrożenia wojną taką klasyczną, no bo Rosjanie skoncentrowali na granicy z Ukrainą jakieś po prostu olbrzymie siły właśnie takie konwencjonalne, pancerne, jak podczas II wojny światowej, więc ale rozumiem, że to okazało się tylko blefem. Nie, no nie mieli takich sił, jakie byłyby niezbędne w czasie II wojny światowej do opanowania tak ogromnego obszaru, jak nawet część Ukrainy. Teraz jest inaczej, to sensory decydują o sytuacji na polu walki i rozumienia tego i reakcja jest, a nie front, utrzymywanie frontu i styczności bojowej. I Rosjanie przeszli ten etap, się zmodernizowali, a my nie w tym kierunku na przykład. Tak? Dlatego potrzebujemy armii nowego wzoru, zupełnie inaczej skonstruowanej niż to, co mieliśmy do tej pory. Wojska, które jest instrumentem polityki państwa, a nie wiadomo czym. Bo, nie, no, mówię, nie będzie tajemnicą i nawet ci, co są w wojsku i są przyjaźnie nastawieni do armii nowego wzoru, to wiedzą, że Wojsko Polskie w III Rzeczpospolitej było miejscem, gdzie trzeba wydawać ileś tam procent, no bo są etaty, są ludzie, jakiś sprzęt, coś tam, no tak odpowiedzialność historyczna, coś trzeba mieć, sojusznikom pokazywać. Jak weszliśmy do NATO, to oczywiście sojusznicy mieli się zająć tym, do czego ono ma służyć. Przestaliśmy w ogóle myśleć strategicznie, zresztą w PRL też nie pozwalano nam myśleć. Więc nie przetoczyła się debata ani refleksja, do czego nam służy Wojsko Polskie. Że jest instrumentem polityki państwa, a wręcz spora grupa ludzi uważała, że
w tej dobie posthistorycznej wojsko jako instrument polityki państwa, Boże, nie, to totalitaryzm, to faszyzm wręcz, ten świat minął, to jest świat XIX-wieczny, a my teraz się wszyscy kochamy. No, tak się kochamy, że łamany jest ład światowy, Rosjanie wygrywają i oni akurat zreformowali swoje wojsko, żeby było skutecznym instrumentem, bo wojsko musi podążać za rozwojem myśli technologicznej, a zatem zmianą kształtowania pola walki, po to, żeby być skuteczne, żeby wygrywać. Nie są już potrzebne wielkie armie w czasie II wojny światowej. Broń precyzyjna, osensoryczność, C2, C4, czyli osieciowanie sytuacji, świadomość sytuacyjnej, w tym lupie ODA, zmieniło parametry tego, jak łatwo wygrywać, jeżeli ma się dominację informacyjną na polu walki i można reagować w czasie i w przestrzeni. No i Rosjanie przechodzą tą rewolucję, czy przeszli już nawet, a my nie, tak? I to wymaga zupełnie innego wojska, no armii nowego wzoru, zupełnie czegoś innego. Tak, i musimy sobie też określić, do czego to ma służyć. No bo jakbym tak zapytał dzisiaj polityka, panie X, do czego ma służyć Wojsko Polskie? To powiedzą jakiś taki banał typu, no służy do obrony niepodległości Polski albo obrony granic. To jest mało. W wojnie nowej generacji, gdy informacja jest orężem, gdy propaganda jest orężem, gdy jest cyberwojna, gdy jest duża mobilność na dużych przestrzeniach, gdy jest przestrzeń kosmiczna, to są wielkie prędkości, wielkie przesunięcia czasowe. To nie jest tak, jak w czasach feudalnych, gdy się broni terytorium. To jest szersze spektrum, które trzeba kontrolować. Wojna w spektrum elektromagnetycznym, w domenie cybernetycznej. W nowoczesnej bitwie zwiadowczej to się już teraz dzieje i nasi wojskowi, którzy są na szpicy, to wiedzą. I nasi politycy natomiast będą odpowiadać, że musimy bronić. Ale jak bronić? Co z państwami bałtyckimi, które są w NATO? Czy pomagamy im, czy nie? Czy szykujemy wojsko na wysunięte rubieże na Białorusi, na Ukrainie, czy gdzie? Czy na Wiśle? Czy ciężkie, czy lekkie? Czy mobilność jest ważna, czy jednak sensoryczność? Tak? Czy chodzi o kontrolę drabiny eskalacyjnej? Do jakiej wojny się szykujemy? Długiej? Na rok? Czy na 3 dni? I wtedy zupełnie fundamentalnie rozjeżdża się, jak się szykuje wojsko. Moim zdaniem na te pytania nie udzielono odpowiedzi w III Rzeczpospolitej. Tak, ale jeszcze wrócę do tego, co mówiłeś o Rosji. Zwróć uwagę, że jak niewielkimi środkami można uzyskać cele polityczne, prawda? Bo no jak, co było celem politycznym w przypadku zarówno konfliktu w 2008 roku w Gruzji, jak i w 2014 roku na Ukrainie? No tak krótko mówiąc, no niedopuszczenie do integracji tych państw ze strukturami Zachodu, prawda? No i proszę bardzo, udało się przy niewielkich nakładach, no Ukraina nie wejdzie do NATO na przykład, prawda, dopóki jest w stanie de facto wojny z Rosją, takiej pełzającej w tym Donbasie, no bo przecież to by wciągnęło w sojusz od razu ten konflikt. No więc oczywiście Putin nie odwoływał Ukrainy, ale spowodował, że ona zawisła w takiej martwej przestrzeni. I to jest od razu, chciałbym wyjść do pytania. Zanim chciałbym zadać ci pierwsze to pytanie, zanim przejdziemy, wiesz, do tego, jak powinna wyglądać armia, to zajmijmy się w pierwszej części naszej rozmowy tymi wyzwaniami, znaczy do czego należy ją przygotować, czego my się możemy właśnie spodziewać, jakiego wariantu konfliktu, no bo jak rozumiem, nie zgadzasz się z taką wizją przyszłej wojny, że tysiące czołgów zalewają Polskę, następuje okupacja Poznania, rosyjska okupacja Poznania, Warszawy i Katowic i właściwie Rosjanie pełnią taką funkcję jakiegoś wieloletniego okupanta, prawda? To raczej czegoś innego należy się spodziewać i pytanie jest czego i czy być może już coś się zaczęło. Podam, żeby tak, niektórzy lubią metafory, żeby to zapracować. Moja babcia ma 90 lat, tak? Bardzo ją kocham i zepsuł się jej 20-letni telewizor, taki jeszcze z tym grubym tyłkiem takim, co kiedyś wyglądały. Tak? Więc poszedłem, kupiłem oczywiście z tego Smart TV, no i ustawiłem jej te ulubione kanały informacyjne, prawda, Pilot, jest szczęśliwa, że to działa. No ale ustawiłem jej też Netflixa z internetu, ustawiłem jej YouTube'a i ustawiłem jej te takie, prawda, Smart TV opcje. No i zacząłem tłumaczyć moje 90-letnie, bardzo dobrze wykształcone, jeszcze światłe i całkiem przytomnej, samotnie funkcjonującej kobiecie. Jak tu przerzucić na Netflixa, masz tu seriale, musisz się tylko zalogować, to moje konto ci podstawiam, tak dalej, bo to z internetu, plus YouTube i tak dalej. I moja babcia po prostu tego nie ogarnęła, bo ma stare mapy mentalne. I to jest właśnie różnica między wojną nowej generacji a naszymi mapami mentalnymi naszych elit. Mhm.
Czyli nasze elity szykują się do rozegrania wojny II światowej po raz kolejny, tak? Jak to mówi słynne... Po tym, jak wyglądały ćwiczenia zima, no to wygląda na to, że to jest kompletnie oderwane od rzeczywistości, tak? Wojskowe. Dobrze. Wybucha wojna polsko-rosyjska, jak ona wygląda? No właśnie. I chodzi o to, że Rosjanie bardzo dobrze kalibrują cele polityczne z wojskowymi. Zmodernizowali swoje siły zbrojne, Serdiuków, Szojgu, prawda, i tak dalej, po to, żeby w nadchodzącym łamaniu, znaczy już trwającym łamaniu ładu światowego, oni mogli być udziałowcem w spółce Europa. I wnoszą do tej spółki, no może trochę gazu, ale tak poza tym nic nie wnoszą, tylko mówią, że nie będą łobuzem, nie będą destabilizować tego otoczenia. Czasami do spółki trzeba zabrać człowieka, który może zniszczyć działania tej spółki. I oni chcą być takim udziałowcem w Europie. I oni muszą to zrobić po naszym trupie. Ale nie fizycznym, że nas bombardują, zniszczą i okupują, tylko obezwładnić sprawczość polityczną państw Europy Środkowo-Wschodniej z Polską na czele jako największym państwem, żeby Polska nie miała nic do powiedzenia, nie miała lewarów na państw Europy Zachodniej, żeby nie miała własnego wojska z prawdziwego zdarzenia, które może zagrać tę grę równowagę i wystąpić rosyjskie znaczenie jako udziałowca w tej spółce. Bo jeżeli byśmy mieli armię nowego wzoru i Rosjanie by tam zaczęli hasać wokół tej Ukrainy i prawda, my zamiast apelować do Bidena i apelować do... byśmy sami wyszli z wojskiem, pokazali tutu, dobra Ławrow, zaczynaj, zobaczymy. Zobaczymy. I Niemcy nie mogliby na nas wymusić pokoju za wszelką cenę, to Rosja by natychmiast przestała być czynnikiem gry o równowagę. I to się realizuje w głowach decydentów codziennie już teraz. Po to są ćwiczenia Defender 21, po to są rosyjskie ćwiczenia Zapad, po to my ćwiczymy swoje ćwiczenia. Wszyscy patrzą, jakie są zdolności, co potrafimy, co bierzemy, czy na Ukrainę wysyłamy samoloty, czy nie, czy Ukraińcy z Turkami rozmawiają. To wszystko się już dzieje. Zdolności się mapują, zdolności w nowoczesnej bitwie zwiadowczej, czyli co my widzimy u przeciwnika, co oni widzą u nas, czy oni widzą szykowanie i gotowość, czy widzą, że jesteśmy naprawdę przygotowani, albo my, czy potrafimy wyłączyć ich systemy w spektrum elektromagnetycznym, bo to widać w czasie pokoju. I wtedy są raporty, no nie zaczynajmy, poważni gracze. No ale zacznijmy, a zadzwonimy do Berlina i Berlin im powie, żeby się uspokoili. Nie, oni mają takie wojsko, które nie podlega. Sami się zadaniują, sami ćwiczą, widać to, Seriorza, widać to po ich ćwiczeniach, że sami ustalają, jak one przebiegają, mają system dowodzenia na przykład amorficzny, że nie jest sterowalny jednym telefonem z Warszawy, że mają ćwiczą kontrolę drabiny eskalacyjnej w wojnie konwencjonalnej na przykład na kierunku kaliningradzkim, więc mogą wyeskalować i zniszczyć nasze rosyjskie Seriorza C2, C4, które sterują na przykład strategicznymi systemami nuklearnymi i wciągną Amerykanów wtedy w wojnę. Tak? I do tego nie potrzebują na 1000 czołgów, nowych modeli F-35, tylko może czego innego. Może. To jeszcze do rozważenia jesteśmy w trakcie myślenia o tym. Innymi słowy, wojna, którą ja przewiduję, nie będzie wojną z NATO, bo gdyby była z NATO, to by ona nie wybuchła, bo Rosjanie by uważali, że amerykańskie gwarancje są wystarczająco silne i nigdy niczego nie zaczną, a poza tym Amerykanie bronią atomową i wystarczyłoby, żeby Amerykanie jej użyli, tak? Więc jeżeli by się coś zaczęło, to byłaby to wojna tak naprawdę w regionie z prawie z pewnością stuprocentową, że państwa NATO nie wejdą do gry, bo rozstrzygnięcia będą tak, bo nie będą miały albo zdolności, albo chęci politycznych, albo rozstrzygnięcia zapadną tak szybko. Więc musimy być gotowi na bardzo krótką wojnę, bardzo intensywną, z nowoczesnym systemem świadomości sytuacyjnej, gdzie my nie przegrywamy jej. Nie mamy białych słoni, które zniszczenie, na przykład zatopienie dwóch naszych okrętów w pierwszych dwóch minutach powoduje, że od razu czujemy, że przegrywamy i nie, już koniec. Tak? Jesteśmy odporni. Cios za cios, ząb za ząb. Myślimy ofensywnie, zadajemy straty, nie balimy się i kontrolujemy własną drabinę eskalacyjną. Jesteśmy odporni na naciski z ambasady amerykańskiej, niemieckiej, francuskiej. No, poczekaj, i wtedy musimy być przy stole. W pokoju musimy być przy stole. Rosjanie to widzą i nie da się nas minąć. Ukraińcy to widzą i wtedy raptem jesteśmy w wszystkich formatach. I to nie jest wojna, zresztą w dobie postindustrialnej nie ma tak, że z prociskami precyzyjnymi jesteśmy wszyscy w stanie wytrzymać tygodnie wojny. Amerykanie też nie. W pełnoskalowej konflikcie. W związku z tym będzie kilka faz.
I Rosjanie nie są w stanie zająć Polski i okupować. Nie mają nawet środków logistycznych, żeby to zrobić. Tak? No ale poza tym to same kłopoty, prawda? To nie o to przecież chodzi. Nie mają zdolności logistycznych, rozwinięcia nie mają takiego, żeby to zrobić. No tak, ale tak jak mówisz, chodzi, żeby Polskę zdestabilizować, obezwładnić, a nie żeby ją okupować i same mieć kłopoty. Ale wiesz co, ja chciałbym teraz trochę rzeczy ad vocem. Parę rzeczy mi się nasunęło, kiedy cię słuchałem. Pierwsza rzecz, mówisz, żebyśmy byli odporni na naciski ze strony Amerykanów. No wiesz, Amerykanie mogą nam wyłączyć po prostu sprzęt, który od nich kupujemy i koniec i sobie tego nie pohasamy. No podobało mi się to, co powiedziałeś w rozmowie naszej poprzedniej, kiedyś rozmawialiśmy o Izraelu, że Izrael dzięki swoim świetnym ekspertom od high-techu po prostu powyłączał te nie wiem, podzespoły czy te elementy w tym sprzęcie amerykańskim, które mogą spowodować, że Amerykanie to wyłączą i to jest takie zachowanie państwa rzeczywiście niepodległego i niezależnego i to trzeba byłoby pewnie też zrobić, ale pewnie znając życie, to nasi złapaliby się za głowę w ogóle, gdyby podsunąć im taki pomysł, niestety. Ale wiesz co, ale najważniejsza rzecz, którą chciałem cię zapytać, to taki, użyłeś takiego określenia, że jak Rosjanie zaczną hasać wokół Ukrainy, to my wychodzimy do przodu z wojskiem. Czy wiesz, to trochę brzmi jak za wolność naszą i waszą. To znaczy, zaryzykować konflikt z Rosją i wciągnięcie Polski. Znaczy Piotrze, w imię generalnie to nie jest za naszą wolność i waszą, bo nie walczymy na Monte Cassino, tylko nasze przedpole bezpieczeństwa, czyli Ukrainę. Mhm. Moim zdaniem, zaraz zresztą powiem, co konkretnie uważam, ale to nie jest tożsame z bitwą pod prawda, o Monte Cassino czy Arnhem, które tamte nie miały znaczenia na rozstrzygnięcie wojenne, a tu ma fundamentalne dla układu sił w Europie Środkowo-Wschodniej, dlatego poszliśmy na wojnę w kwietniu, maju 2020 roku. Dokładnie z tego powodu. I to akurat jest albo Izrael, dlatego zajął wzgórza Golan i kontroluje je i widzi Damaszek stamtąd, de facto lotnisko w Damaszku wojskowe. Albo zajął Negev, tak, żeby mieć bufor aż do kanału Sueskiego. Mówię o Izraelu, bo rozmawialiśmy świeżo, poza tym ten konflikt, prawda, ostatni obrazuje ludziom, o co w tym wszystkim chodzi. No, żeby na przykład odsunąć się od strzały rakietowe, tak, od Tel Awiwu. Ale wracając do Polski. To nie chodzi o żadne tam wysyłanie wojska na Ukrainę, chociaż gdyby zademonstrować Rosjanom, że nasze samoloty wspólnie ćwiczą i mamy jakiś protokół uzgodnień, jak Rosjanie coś zaczynają w państwach bałtyckich, to Ukraińcy mobilizują swoje wojska i Rosjanie są wtedy tak zwany pinning effect. Muszą wtedy też mieć na kierunku ukraińskim wojsko i nie mają wystarczająco wojska, żeby mieć na kierunku polskim, ukraińskim, bałtyckim. To jest bardzo proste. Rosja nie jest potężnym państwem. No. Tak, wystarczy tylko chcieć, moim zdaniem. I Ukraina akurat jest tu kluczem. No, realnie sojusznikami naszymi w regionie jest Szwecja, Ukraina, Rumunia i może Turcja, ale to też do dyskusji, bo trzeba byłoby wejść w dyskusję na temat spoistości NATO wtedy. I tyle pieśni, a może Amerykanie z niektórymi zdolnościami. Ja na nikogo więcej bym tu nie liczył specjalnie. W związku z tym musimy się dobrze zastanowić, co z tą Ukrainą, jak wspierać ją, czy nie wspierać. Również to chodzi o wyjście z kosza, to nie chodzi o to, że wysyłamy jak w XX wieku wojska na Ukrainę. To chodzi o demonstrację własnych zdolności. W czasie i przestrzeni Rosjanie się muszą liczyć w każdej kalkulacji. Strategic ambiguity, niejasność strategiczna oraz, że sami się zadaniujemy, a nie, że zadzwonią do Bidena, Biden zadzwoni do naszych, a my po prostu ruki pa szwą. Tak. Czyli tak, tak bardziej suwerenne podejście. Dobrze, czyli... Tak, no, proszę, powiem jeszcze, bo my rozmawialiśmy z Łukianowym, w ogóle rozmawialiśmy z strategicznymi z Rosjanami, można obejrzeć to na YouTubie. I oni mówią, że no, z Turkami to muszą gadać, tak? Ale z nami? Jak mogą rozmawiać z Waszyngtonem? To po co z Polakami rozmawiać? No jasne, traktują nas jako wasala niestety, a nie gracza takim, jakim byliśmy chociażby w trakcie tej wielkiej polsko-rosyjskiej rywalizacji o przestrzeń między Morzem Bałtyckim a Czarnym. Tak, i to nie chodzi o żadne imperialne chodzi o to, że współczesne pole walki stwarza zagrożenia na dużą odległość i trzeba mniej więcej widzieć, co się dzieje na daleko od naszych granic, kontrolować tę przestrzeń, w tym sensie, że naszymi sensorami, no, po prostu. Tak. Jasku, ja tak w dwóch słowach podsumuję, czyli możemy spodziewać się działań takich hybrydowych, nowej wojny, cyberataków, destabilizacji systemów, rozumiem w takiej najbardziej
To o tym już mówiliśmy w jednym z naszych odcinków, który nie ma co do tego powtarzać. W najbardziej takiej skrajnej formie pewnie jakichś tam zielonych ludzików i jakichś prób opanowania przysmyku suwalskiego. O tym mówiliśmy. No ale teraz przejdźmy do głównego dania naszego dzisiejszego posiłku, czyli no właśnie. Jak twoim zdaniem polska armia, która jak rozumiem z tego co powiedziałeś jest trochę taką strukturą, która szykuje się do tej wojny, która już była dawno rozegrana, w jaki sposób powinna zostać przystosowana do tych nowych zagrożeń i nowego sposobu walki, jakiego można się spodziewać ze strony Rosji, bądź też jakiegoś innego? No właśnie, to jest oczywiście za wcześnie, bo my ten etap operacyjny to dopiero rozpoczęliśmy. Czyli mamy za sobą to, o czym wcześniej mówiłem. Do czego jest nam to potrzebne? Jak wygląda ewolucja pola walki? Teraz się zastanawiamy, jak zdolności kształtować, tak, w tym kierunku. Jesteśmy na etapie wstępnym. Więc nie chciałbym tutaj jakichś takich rozstrzygnięć podawać. Natomiast już wiem, że będziemy poruszać temat zmiany w mentalności funkcjonowania tego, tak, wśród naszej klasy politycznej. Że politycy są immanentną częścią odporności wojskowej państwa. Oni będą podejmowali decyzje i chyba sobie nie zdają w tej chwili z tego sprawy, jak bardzo będą zaangażowani w te decyzje. Bo współczesna wojna nie polega na tym, że się oddaje generałowi i prowadź, tylko muszą codziennie podejmować mnóstwo decyzji w okienkach decyzyjnych, które wynikają z pola walki, które jest opanowane przez obieg informacji. Tak? Informacja jest nie tylko bronią, ale jest kluczem w ogóle do różnych rzeczy. I to jest pierwsza rzecz. Druga to jest taka, że dobrze się trzeba zastanowić nad etyką. Nad tym, że społeczeństwo wiedziało, do czego służy armia nowego wzoru i w ogóle, że to jest coś nowego i prawdziwego. Prawdziwego. Realnego. Nie humbug. I nastawienie klasy politycznej do tego. I w ogóle zmiany kultury politycznej, że to jest coś na poważnie i że ludzie wierzą w to, co robią. No, przepraszam, że mówię o tak fundamentalnych sprawach, ale naprawdę nie rozmawiajmy o sprzęcie jakimś tam, tylko zastanówmy się, co to w ogóle jest siła zbrojna i jak skalibrować z polityką państwa tę siłę zbrojną. Że to jest coś realnego, to jest instrument polityczny. Nawet jak wychodzi na ćwiczenia, jest instrumentem politycznym polityki państwa, gdzie wszyscy w regionie, gdy siła zbrojna ma coraz większe znaczenie i to widać, patrzą, no Litwini na nas patrzą. Jak były te sytuacje na Białorusi w zeszłym roku, to Litwini wydzwaniali do nas, bo oczywiście w NATO, w Brukseli, tam nikt nie chciał odbierać telefonów, że się czują zagrożeni, bo pod Grodnem, kilkadziesiąt kilometrów od Wilna, ćwiczą Rosjanie i mogliby nakryć całą tą armię litewską czapkami, tak? No to gdzie dzwonili? Do korony dzwonili. Po prostu, bo jedyną realną siłą zbrojną w regionie są siły zbrojne RP. Tak? No i tak. I to nawet te obecne. Mhm. Nawet te obecne, co pokazuje, gdybyśmy że mieli złe mniemanie o obecnym stanie polskiej armii. Gdybyśmy mieli armię nowego wzoru, która byłaby ukompletowana, nowoczesna, bardzo mobilna, rzutka, tak, odporna na to i amorficzna w tym sensie, że nie można jej obezwładnić uderzeniami w jeden dzień, tak, gdzie Rosjanie nie kontrolowaliby systemu świadomości sytuacyjnej oraz kierownictwa dowodzenia. Dalej byśmy wyraźnie dawali radę w polu. To jest bardzo ważne, co powiedziałem. No to zmienia to całkowicie układ sił i skalę ryzyka dla Rosjan w podejmowaniu jakiejkolwiek akcji, która miałaby udowodnić, że oni panują w tej przestrzeni. To się wszystko w głowach dzieje przede wszystkim i jak ustawić pościg, jaki zrobić wojska, jest kluczem. Na przykład wojska dawnej Rzeczypospolitej miały określony swój sposób funkcjonowania, tak? Były bardzo ruchliwymi wojskami, było mało piechoty, bardzo dużo ruchliwości, lubiły chodzić komunikiem albo z lekkimi taborami, tak? Stare urządzenie polskie, czyli koncepcje operacyjne, mówiąc współczesnym językiem dawnego wojska, nie polegały na tym, że husariat na tempo wbijała się we wszystko, tylko najpierw było kształtowanie pola walki. Manewrowanie, byliśmy bardzo dobrzy w manewrze, na dużych przestrzeniach. Manewrowanie przeciwnikiem tak, żeby osłabiał się w terenie cały czas. Osłabiał się i tak się urzutował, i tak ustawił do starcia, czasami, które było na rozległym obszarze, żebyśmy my mogli używać tak, jak chcemy naszego wojska. Byliśmy mistrzami w kształtowaniu przeciwnika
w systemie świadomości sytuacyjnej, tak? Według tak, prawda, dawnych metod technologicznych. Tak, i Jacku, i dodam jeszcze do tej staropolskiej sztuki wojennej to, co wie każde polskie dziecko, no bo to się uczymy tego wszyscy w szkole, że z reguły te największe polskie zwycięstwa nad Moskalami i Szwedami osiągaliśmy mając znacznie mniejsze siły, prawda? To jest dokładnie, ale... Jakieś tam polskie bitwy, prawda, tam 3000 husarii rozbija kilkanaście tysięcy jakichś tam szwedzkich rajtarów, to jest normalka, więc być może to też jest jakaś lekcja na dzisiaj. Tak, ale to tak, to jest jak najbardziej lekcja na dzisiaj, dlatego że wówczas sztuka wojenna miała ogromne znaczenie, nie była tempa rąbanka, tylko uderzenia jazdy, rozprzężenie piechoty, rozciągnięcie linii, było wykonywane mistrzostwem naszych hetmanów, którzy potrafili manewrami w obliczu przeciwnika doprowadzić do takiego uszykowania przeciwnika, że on się osłabiał i wykonywanie punktowych uderzeń w punkt ciężkości, tak? Czyli tak najpierw gotujesz galaretę, a potem po prostu przecina się uderzeniem pięści, tak? W odpowiednich momentach, w odpowiednim czasie, w odpowiedniej pogodzie, czasie dnia i tak dalej. I byliśmy w tym mistrzami. To jest stara polska szkoła wojenna i byliśmy w tym dobrzy, w manewrze, w ruchu. Zawsze czuliśmy się lepsi w manewrze, w ruchu. I dopiero czasy napoleońskie i masowy rekrut, gdzie liczba rekruta na hektar, prawda, czy na łan zboża plus masowość śmierci doprowadziło do tego, że ci Rosjanie z tymi milionami tych rekrutów stali się zostali zaproszeni do gry o równowagę wtedy w Europie i rzucali do gry o równowagę swoje masowe armie. I tak było aż do końca XX wieku. I uwaga, teraz nie mają tej demografii plus pole walki powoduje, że liczba nie ma żadnego prawie znaczenia, znaczy ma znaczenie, ale nie takie duże, natomiast zaczyna być ciężarem. Masa i koncentracja masy zaczyna być ciężarem, bo jak się ma sensory z kosmosu, z daleka i widać, to można ogień precyzyjny kierować asymetrycznie na koncentrację masy. Masa staje się problemem. Można obrócić paradygmat i w związku z tym premiuje to państwa średnie w relacji do wielkich, państwa, które są nowocześnie zarządzane, technologicznie, gdzie jest mission command, gdzie oficerowie są dobrze wykształceni, mają wolność decyzyjną, mają bardzo dobrą etykę, samozadaniowanie się. No i oczywiście jest to armia zgrana, nie musi być duża, która potrafi zadawać ciosy i ma w nowoczesnym polu walki, wygrywa nowoczesną bitwę zwiadowczą i wybiera moment uderzenia. I rozprasza się, jest tak jak moja ręka teraz, tak? Ja myślę, że wiesz, jak już tak sobie rozmawiamy o historycznych analogiach, to ciekawa byłaby dla ciebie pewnie przeanalizowanie kampanii polsko-rosyjskiej, która nastąpiła po powstaniu listopadowym. Samo powstanie listopadowe, jego okoliczności, mordowanie generałów, no to jest oczywiście po prostu coś koszmarnego, ale ta kampania, która potem nastąpiła, pokazała, że niewielka, sprawna, świetnie zorganizowana armia Królestwa Polskiego no, radziła sobie całkiem nieźle w starciu z armią rosyjską. Jest sporo badaczy, między innymi Jerzy Łojek w słynnych swoich książkach, którzy mówili, że gdyby nie pewne błędy operacyjne, no plan Prozyńskiego, wszyscy to znamy, niewykorzystane szanse, to być może ta mała, ale bardzo nowoczesna, bardzo doskonale wyćwiczona armia Królestwa Polskiego by się z tą Rosją poradziła. I to jest interesująca, wiesz, analogia. Natomiast ja jeszcze chciałbym przejść jednak do konkretów i zapytać cię o kilka, mam takie trzy sprawy, które mi przyszły do głowy, trzy pytania i trzy odpowiedzi. Pierwsza sprawa, jaki procent PKB twoim zdaniem powinien być przeznaczany na armię nowego wzoru? Taki jak obecnie? Czy te same pieniądze wydać? Czy uważasz, że to powinno być więcej? Nie wiem, może to jest do policzenia, może policzymy to w przypadku armii nowego wzoru, może nie, bo to trzeba mieć dostęp do realnych danych wydatkowych, zobaczymy. Tak? Znaczy, ty uważasz, że inaczej sformułuję to pytanie, czy te pieniądze, które obecnie przeznaczane są na polską armię, można lepiej wydać? Oczywiście, no to jest fundamentalnie. No, my wydajemy na wojsko niewiele mniej niż Turcy. Mhm. Porównajmy sobie zdolności tureckie i nasze. Tak? Tu praktycznie lokalne mocarstwo, a u nas jakiś rzeczywiście... pewien bezwład można wyczuć. Zresztą zastanówmy się nad III Rzeczpospolitą w wielu jej aspektach. Jak wydawane są pieniądze? Ale to już szerszy temat, ale widać przy Armii Nowego Wzoru, jak jest, czy ten system naprawdę jest oparty o performance assessment, czy jednak o credentials i utrwalone interesy, i odwiecznie utrwalone interesy są mocniejsze niż władza wykonawcza w państwie polskim. Tak? To jest bardzo dużo pieniędzy, plus wydajemy... Poza tym wydajemy dodatkowe pieniądze, tak, na wojsko.
Także jest bardzo dużo pieniędzy w systemie. O, okay. Bardzo dużo pieniędzy. Okej, czyli można to lepiej wydać. Drugie szybkie pytanie zawodowe, czy może jednak jakiś pobór i jak jest twój stosunek do WOT-u? Czy to jest w ogóle dobra droga w nowoczesnej wojnie technologicznej, żeby robić jakieś takie pospolite ruszenie? Nie wiem jeszcze, nie wiem z poborem. Pomyślimy o tym. Trochę do tego Izraela nawiązuje, wiesz, o którym mówisz. Musi być na pewno wysoki stopień ukompletowania bardzo jednostek pierwszorzutowych, które będą reagowały na sytuację. Na wschodzie wychodzą w czasie pokoju. Musi mieć wysoki stopień ukompletowania, wysoką gotowość bojową czołowych jednostek. To jest bezwzględnie, to jest priorytet. I mobilność ogromną ich, tak, ale nie taką, że tam samolot od Amerykanów, tylko mobilność w ramach tutaj naszego obszaru. Druga rzecz jest taka, że zapytałeś o WOT. Po prostu musimy dobrze się zastanowić, do czego WOT ma służyć. No nie może służyć do walki partyzanckiej. Musi służyć do czegoś mądrego. Jedyne na tą chwilę, co chcę powiedzieć, to WOT bardzo pozytywnie skanalizował, ma dwie pozytywne rzeczy. Bardzo dobrze skanalizował pragnienie wielu ludzi, takich amatorów tak zwanych, hobbystów, a jednocześnie patriotów, którzy chcą coś zrobić dla kraju. Tak? A druga rzecz taka, że WOT na przykład jest straszny, ciężki system zamówień uzbrojenia dla wojska, no i WOT ma jak gdyby lżejszy ten system, bo był utworzony od początku i jako pewna siła reform, które są tu niezbędne, może jest dobrym miejscem na to, żeby zmienić takie utrwalone interesy ludzi, którzy po prostu tam wygodnie się rozsiedli na swoich księstwach. Natomiast co do jeszcze użyteczności na polu walki, to będziemy, to przed nami są refleksje. No wiesz, to co powiedziałeś jako pozytyw może też być zagrożeniem, bo ja też widzę to, że do WOT-u zaciągnęli się najbardziej patriotyczni, najbardziej chętni do obrony ojczyzny, najbardziej rzutcy młodzi ludzie. No i jeżeli oni mają zginąć w 10 minut wojny, idąc gdzieś przez las karabinkami, a przeciwnik będzie dysponował nowoczesnym sprzętem, dronami i tak dalej, no to się stanie po prostu narodową katastrofą i tragedią, prawda? Więc to jest też pewne zagrożenie. Tak, przed nami ta refleksja. No. Jacku, trzecie pytanie i ja trochę czuję się zdeprymowany zadając to pytanie, no bo powiedziałeś, że armia musi wzbudzać respekt, że armia to jak ona ćwiczy, jak ona się ustawia, jak ona się modernizuje, zmienia swoje, jak używasz tego określenia, mapy mentalne, jest bardzo obserwowane zarówno przez sojuszników, obserwowane uważnie, jak i przez potencjalnych rywali i przeciwników w przyszłej wojnie, ale przecież oni obserwują również zbrojenia. No więc jednak zapytam o to, co powiedziałeś, że jest najmniej ważne, no bo przecież to jest ten najbardziej, no jeżeli mamy przystosować tą armię do jakichś konkretnych zadań, prawda, i do tych zagrożeń, o których mówiłeś, no to jednak sprzęt też odgrywa, szczególnie w nowoczesnej wojnie, olbrzymie znaczenie. Powiedz mi, czego jest, być może co kupujemy niepotrzebnie, czego potwornie brakuje, jakie są te twoje spostrzeżenia? Drony? Musimy się zastanowić nad tym, musimy być bardzo ostrożni w kupowaniu sprzętu, które będzie białym słoniem. To znaczy, że będziemy się tak bali jego straty, że go przed wojną albo w pierwszej godzinie konfliktu wyślemy za granicę. Tak jak flotę Rydz-Śmigły wysłał. Tak, albo w związku z tym, że będzie niska intensywność konfliktu, ale bardzo ważna, która będzie natychmiast transformowana na przekaz propagandowy, że przegrywamy albo wygrywamy. Tak jak było w wojnie między Azerami a Armianami. No właśnie. Prawda, że tam pokazują, jak nam niszczą. No nie możemy sobie pozwolić na utratę białych słoni, które pokażą, że ci Polacy to po prostu Janusze. Wszystko przegrywają od razu, tak? Bo to się zamienia na walutę przy stole negocjacyjnym natychmiast i to nad naszymi głowami, na przykład Amerykanie z Rosjanami albo Niemcy i tak dalej. Mało tego, nie możemy sobie pozwolić na takie systemy, którymi nie my będziemy zarządzać na polu walki, tylko nasi sojusznicy, bo wtedy to nasi sojusznicy będą prowadzić wojnę naszymi pieniędzmi, naszą krwią. Mało tego, musimy się dobrze zastanowić, jakie są, właśnie do jakiej wojny się szykujemy. Na przykład, jeżeli my chcemy tylko być siłą uzupełniającą wojska amerykańskie, no to potrzebujemy być może jakichś takich rzeczy, które Amerykanie mają, tak, do projekcji siły. Ale jeżeli uważamy, że odpowiedzialność nasza jest tylko w tym regionie, jest to środowisko lądowe, i jest to wojna nowej generacji, gdzie raczej boimy się, że będziemy sami, bo jeżeli
w ogóle Amerykanie mieliby i tak przyjść z pomocą, to ta wojna by nie wybuchła, bo Rosjanie się będą bali, a Amerykanie pokażą te gwarancje, no to potrzebujemy rzeczy, które nam służą, a nie uzupełniają amerykańską projekcję siły, czy są ekspedycyjne. I to są fundamentalne różnice. No. To jest właśnie istota rzeczy, że to są zupełnie inne rzeczy potrzebne. Jacku, to ja może tak powiem pół żartem, ale wiesz, no jeżeli Ameryka ma wejść do akcji, no to my nic nie potrzebujemy. No więc właśnie, ale najlepiej to by było. Walczyć sami, no to potrzebujemy czegoś zupełnie innego. To ja konkretne pytania. Tak. Pierwsze, Jacku, powiedz mi, czy Polska potrzebuje floty? Nie, Polska nie potrzebuje floty ani pełnooceanicznej, ani takiej, która będzie uważała, że utrzymuje obecność morską w czasie konfliktu na Bałtyku i kontroluje jeszcze akwen. Albo nie daj Boże pomysły, że mamy niby eskortować jakieś konwoje w ogóle do państw bałtyckich. To jest jakiś kompletnie niepoważny. Już tak samo obrona przeciwlotnicza na okrętach na Bałtyku. To jest koszt, efekt. Flota jest strasznie droga w utrzymaniu. Marynarzy wyszkolić, utrzymać w linii. Nie, Bożeż mój, ty, infrastruktura z tym. Jeden okręt, trzy okręty w linii oznaczają tylko jeden w morzu de facto. No naprawdę. No. Asymetria Bałtyku. Systemy asymetryczne. Można osiągnąć te same efekty z lądu. Powinniśmy koncentrować na tak zwanej nowej szkole francuskiej z XIX wieku, że były małe, wymyślono torpedy, małe okręty, wymyślono różne rzeczy związane z tym, że można na przykład łodziami coś uzyskiwać. Tak? Oczywiście zaraz powiedzą, że w dobie pokoju powinniśmy mieć coś, co pokazuje obecność morską, ale to nie musimy dużymi okrętami pokazywać tej obecności morskiej. Możemy ją zupełnie inaczej. Tak? Robotyka i tak dalej, i tak dalej. To jest naprawdę... A już nie daj Boże wysyłać to gdzieś jeszcze poza Bałtyk. Dobra, pytanie drugie. Wojska pancerne. Mamy czołgi Leopardy. No chyba niestety jednak tam są jakieś projekty modernizacyjne starego sowieckiego sprzętu, T-72. Jak ty tutaj widzisz sytuację? Co kupować? Czy kupować? I czy ten kierunek... Musimy rozważyć naprawdę strukturę, do czego potrzebujemy i czy potrzebujemy dużych sił pancernych w ogóle. Tak? Bo jest kwestia koncentracji masy. I jak wyobrażamy sobie boje spotkaniowe? I w ogóle jak wyobrażamy sobie używanie naszych brygad pancernych? Po pierwsze, gdzie mają być dyslokowane? Tak. Gdzie mają być dyslokowane w kontekście reżimu antydostępowego i tego, że jest prawie przezroczyste pole walki, tak? Transparentne. W związku z tym przesuwanie ze Śląska powoduje możliwość straty. Po drugie, w boju spotkaniowym musimy stanowić, czy lepiej mamy systemy rozpoznawcze niż Rosjanie i to my decydujemy o miejscu, sposobie starcia w boju spotkaniowym, czy nie, tak? I od tego będzie zależało, jak duże są te brygady. Czy to jest nasz punkt plus? Bo w tej chwili na przykład mamy rozpoznanie słabsze i generalnie to Rosjanie wybiorą miejsce boju spotkaniowego. A zatem wybierają kierunek uderzenia, frontem, bokiem i tak dalej, i tak dalej. I musimy na przykład wzmocnić znacząco rozpoznanie w brygadach pancernych. Znacząco, tak? Żeby nie być słabsi niż Rosjanie, żeby wybierać kierunek. Te Leopardy są bardzo dobrymi czołgami, ale jeżeli one staną źle użyte, to nic na to nie poradzą. Rozumiesz, to właśnie dlatego nie sprzęt to robi. Znaczy ja rozumiem, że nie możemy się spodziewać wielkiej bitwy pancernej jak na Łuku Kurskim gdzieś pod Białymstokiem. Wiesz, ja kiedyś zrozumiałem z dosyć mądrym człowiekiem, który powiedział mi coś takiego. Od razu Państwu zaznaczam, że te cyfry nie są, to są przykładowe cyfry, nie są one precyzyjne. Powiedział coś takiego, czołg kosztuje kilkadziesiąt milionów dolarów, a rakieta, która rozwala czołg kilka tysięcy. Właśnie, jest kwestia oczywiście asymetryczności, poza tym musimy zreformować lekką piechotę. Uważam, że należy zastanowić się poważnie nad reformą jednostek aeromobilnych i innych w kierunku lekkiej piechoty z wykorzystaniem zupełnie przełomowych technologii wojskowych, które powodują, że kontrolujemy ogromne obszary kraju i blokujemy kierunki podejścia przeciwnika. Musimy się dobrze zastanowić nad mobilność czy ciężkość, gotowość bojowa, tak? Czy naprawdę potrzebujemy dużej ilości czołgów, dużej liczby czołgów. Do czego właściwie były one służyły. Natomiast musimy się stawić bardzo poważnie nad zdolnościami rakietowymi, nad mnóstwem dronów. Musimy się zastanowić również nad własną akademią dronów, nad tym, gdzie kupować, bo one akurat będą zużywane w wojnie i trzeba sobie dawać radę z zastępowaniem. Nad sensorycznością, nad minami inteligentnymi, nad kanalizacją ruchu przeciwnika. No, jest mnóstwo rzeczy, które
w asymetryczności możemy sobie ogarnąć, tak? Mhm. Natomiast bez rozstrzygania już jaki model tego czołgu, no, czołg zaczyna osiągać senility, czyli taki moment, gdy obrona tego pojazdu jest droższa i nie zmienia postaci jak gdyby sytuacji operacyjnej niż środki ofensywne, tak? Jasne. Dwa ostatnie krótkie pytania, bo czas nas piekielnie goni, a umówiliśmy się, że zmieścimy w pewnym czasie. O F-35 nie będę pytał, bo rozmawialiśmy już na programie Historia Realna na ten temat i wydaje mi się, że to nie ma sensu powtarzać. Jedno pytanie techniczne i jedno końcowe, to techniczne, no to Wisła czy Narew? A może oba? Nie, no zdecydowanie Narew jest bardziej ważna. Bowiem Wisłę można ogarnąć innymi metodami, tak? Wisłę można przyjąć na klatę, rozproszeniem. Znaczy w sensie zagrożenie, przeciwko któremu ma bronić się system Wisła, czyli można spróbować środkami pasywnymi, tak? Przyjąć na klatę środkami pasywnymi, tak bym to ujął. Czyli nie wydając... przeczekać, jak kiedyś powiedziałem. Rozproszyć, bunkrować, ekipy naprawcze, rozproszyć systemy dowodzenia, bardzo drogie białe słonie właśnie, i umocnić to wszystko i ekipy naprawcze, spowodować, że się robi tego dużo i wytrzymać atak saturacyjny, a zamiast wydawać mnóstwa pieniędzy na coś jeszcze, na dodatek może być przełom technologiczny akurat na tego typu bronia. Natomiast system Narew jest kluczowy, bo nie możemy dopuścić do tego, żeby wisiały nad nami samoloty rosyjskie i strzelały do każdego żołnierza biegającego, bo jeżeli nie będziemy mieli systemu, tak, w program Narew, tak, czyli tam obrona przeciwlotnicza średniego zasięgu, to musimy doprowadzić do sytuacji, że niebo jest niczyje, a przynajmniej nie rosyjskie. Wiesz, kupiliśmy 35 po to, żeby było polskie, jak rozumiem, ale jak rozumiem, to jest mrzonka, tak? No ale one mogą być właśnie zniszczone systemami rakietowymi, tak? Właśnie wyeliminowane. Albo możemy się tak bać ich stracić, Amerykanie mogą zakazać nam ich użyć. No tak, to jest właśnie przykład, że to ma być młotek do wbijania gwoździa, a nie abstrakcyjny, tak. Po prostu, nie albo, wiem, albo, Polonia gdzieś tam, która w Wenezueli pokazuje swoje dzięki. Tak, albo tak. Mogą nam po prostu te samoloty wyłączyć, powiedzmy sobie, jeżeli na przykład, o czym kiedyś też mówiliśmy, akurat Ameryka może być w jakichś tam układach z Rosją antychińskich. Dobrze, Jasku, ostatnie pytanie, bo to jest intrygujące i na tym zamkniemy naszą rozmowę o Armii Nowego Wzoru. Przed spotkaniem przeglądałem materiały dotyczące Armii Nowego Wzoru, które są przygotowane przez Strategy and Future i tam się przewija data 2030. O co chodzi? Chodzi o to, że zaczęliśmy projekt w zeszłym roku i to taka perspektywa 10 lat, bo uważamy, że to 10 lat, które teraz są, ta dekada rozpoczęta w zeszłym roku, będzie przełomowa dla świata. Mhm. Jest bardzo prawdopodobna wojna na zachodnim Pacyfiku między USA a Chinami i rozstrzygnięcia wojskowe w Europie Środkowo-Wschodniej. Musimy mieć Armię Nowego Wzoru. W ogóle Marek Budzisz ode mnie z zespołu, wczoraj nawet mieliśmy debatę o polityce wschodniej. Marek Budzisz jest przerażony w ogóle, a on jest szefem komórki Wschód u nas, tak? Czyli analizuje codziennie, co tam się dzieje na wschodzie. Jest przerażony tym i mówi, że należy alarmować natychmiast, że musimy robić to zmianę Wojska Polskiego. Mm-hmm, bo wiesz, no właśnie to jest to, czego ja się najbardziej obawiałem, czyli że ten 2030 rok, który pojawia się w waszych materiałach, jest horyzontem czasowym, jaki określasz ze swoimi współpracownikami na wybuch być może jakiegoś konfliktu między Polską a Rosją. Ja myślę sobie, że możliwe jest to naprawdę niebawem, no. Nie chciałbym straszyć, bo zaraz powiedzą. Ja nie wiem, od ilu lat mam mówić, że z Chinami może być wojna i teraz już zaczynają o tym mówić. Wszystko jest zaprzeczane. Teraz Rosjanie pokonali Gruzję. Pamiętamy, że Gruzja miała aspiracje do NATO i do Unii? Gdzie jest Gruzja teraz? Tak. Prawda? Wytrybili Gruzję z aspiracji zachodnich? Wytrybili, prawda? Tak. Jest rozwój Gruzji świetny? No, można podyskutować. Ukraina, Donbas, Krym odebrany, tak? Białoruś, Łukaszenka musi chodzić na pasku? Musi chodzić na pasku. Biden rozmawia z Ławrowem pięknie nad naszymi głowami? Rozmawia. Ja nie wiem, co się jeszcze musi wydarzyć, no? Powiedz mi, Piotrze, co się jeszcze musi wydarzyć, żeby polska klasa polityczna zrozumiała? Zrozumiała, że ten stan zawieszenia historycznego dobiega końca. Ja, wiesz, tak się rozglądałem, jak tak powiedziałeś o tej
perspektywie czasowej, szukając jakiegoś kawałka niemalowanego drewna, którym bym odpukać, bo przecież miejmy nadzieję, że te przewidywania się nie sprawdzą. Natomiast armię nowego wzoru i w ogóle armię polską bez wątpienia należy szykować na najgorsze, należy szykować na konflikt z przeciwnikiem takim, jaki jest najbardziej prawdopodobny, czyli tak jak mówisz, z Rosją, ale w ogóle na wszystkie zagrożenia, jakie mogą się pojawić dla Rzeczypospolitej i mam nadzieję, że politycy, o których mówiłeś, zrozumieją to i uwaga, będą uważnie śledzili materiały do Armii Nowego Wzoru i projektu Strategy and Future. Oczywiście mówię to pół żartem, pół serio, bo nie mam... Niektórzy śledzą. Nie, no niektórzy śledzą. Tak, to ja jestem w takim razie zaskoczony, bo mam przekonanie, że politycy biegający jak kot z pełnym pecherzem między TVN-em, TVP, Polsatem i wdzięczący się w trakcie jakichś socjalistycznych konferencji do wyborców i walczący o koryto, nie mają czasu na zastanawianie się nad sprawami poważnymi, więc wreszcie zakończyliśmy, Jacku, puentą pozytywną. Niektórzy politycy czytają wasze analizy. Tak jest, dokładnie tak jest. Jacku, dziękuję ci bardzo za to kolejne spotkanie w historii realnej. Wszystkiego dobrego. Trzymamy kciuki jako redakcja za twój projekt. Zapraszamy oczywiście do kolejnej dyskusji, na pewno będzie niedługo okazja. Jackowi Bartoszkowi bardzo dziękuję jeszcze raz. Dziękuję również naszym widzom Historii Realnej. Drodzy Państwo, subskrybujcie kanał, komentujcie filmy, lajkujcie filmy, wspierajcie nas na Patronite. Piotr Zychowicz, Historia Realna, do zobaczenia. Dziękuję. Dziękuję.